Współpraca naukowa nobilituje, bo nauka nie działa w izolacji. Możemy się rozwijać tylko wtedy, kiedy mamy punkt odniesienia do badań międzynarodowych. Mamy tutaj specjalistów z kraju, tytularną profesurę i są osoby, wybitni przedstawiciele tych nauk technicznych z zagranicy. No więc nie muszę tłumaczyć wagi takich spotkań, takich rozmów, takich badań, takich artykułów. Z drugiej strony studenci Erasmus, którzy w coraz większej liczbie chcą przyjeżdżać do naszą uczelnię i przyjeżdżają. Mamy ich prawie 200. Będzie prawdopodobnie ich jeszcze więcej. No i wreszcie mamy letnią szkołę, która też gromadzi studentów tych najbardziej ambitnych, którzy chcieliby zobaczyć, jak określone tematy przedstawiane są na innych uczelniach. International Academic Week, który odbywa się po raz pierwszy na Politechnice Opolskiej, składa się z trzech jednocześnie odbywających się imprez. Jest to Międzynarodowy Kongres Studentów IEEE Central European Student Branch Congress 2013. Następnie mamy konferencję SELM, czyli International Symposium on Electrodynamics and Mechatronics Systems oraz EPICS, czyli Erasmus Partnership Conference. Ideą International Academic Week, jak i poszczególnych części, jest to przede wszystkim niebywała międzynarodowa integracja środowiska akademickiego, podczas którego oprócz tego, że osoby się oczywiście poznają i biorą udział w różnych wykładach, sesjach plenarnych, są również zapraszani do Grodu Rycerskiego w Byczynie, jak i również jest to uroczysty wieczór, uroczysta kolacja w Filharmonii Opolskiej połączona z koncertem.